bez kompletu punktów. I mogę powiedzieć, że znowu po dobrej grze drużyny. Zwłaszcza druga połowa była, bym powiedział, w naszym wykonaniu no, dobra. No niemniej tak, mieliśmy do odrobienia straty z pierwszej połowy. No i kiedy wyrównaliśmy stan meczu, mieliśmy okazję do tego, żeby podwyższyć, ale w tej całej euforii zapomnieliśmy o tym, że bramki też trzeba bronić i niestety ostatnia akcja gospodarzy po naszym takim, bym powiedział, braku asekuracji w obronie, no dała im zwycięstwo. Myślę, że w sporcie takie rzeczy się zdarzają i takie mecze też trzeba przeżyć, bo nie życzyłbym nikomu takich, powiedzmy, nastrojów, jakie tam mieliśmy. Z jednej strony musimy się cieszyć, że nasza jakość gry jakby rośnie cały czas, ale na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tych wyników, jakie tam ostatnio mamy. A ta końcówka, no, był pan bardzo zły na tych chłopaków, czy takie były założenia, że po strzeleniu bramki na 1-1 gracie jeszcze o pełną pulę? To znaczy tak, szybko po strzeleniu gola zobaczyłem, jaka jest reakcja zawodników i widać było, że oni chcieli wygrać ten mecz i ciężko było mi tonować tutaj jakby ich wolę, ich taką chęć. Niemniej uczulaliśmy pewne, powiedzmy, ogniwa w zespole, że też jest obrona i powinni no, jakby równoważyć ten element i no tutaj tego brakło, wyraźnie, jednak za bardzo żeśmy się podpalili w końcówce. My nie mamy, na tą chwilę może nie ma tutaj problemów jakby z tworzeniem pewnej przewagi, pewnych sytuacji, żeby taką, powiedzmy, sytuację podbramkową mieć. W każdym meczu osiągamy przewagę, prowadzimy grę, dochodzimy do pewnych, powiedzmy, sytuacji podbramkowych i w tych ostatnich jakby elementach brakuje nam tej kropki nad i, tego ostatniego podania, czy powiedzmy wyjścia na pozycję w odpowiednim momencie i wtedy cała ta jakby akcja, ktoś powie, no co, ładnie grali, ale nie mieli sytuacji. A my mieliśmy takie właśnie i powiedzmy cały czas momenty w przewadze, a tutaj jeśli chodzi o Raków, no to jest drużyna, która zdecydowanie przed rundą też chciała awansować, porobiła, no bym powiedział, no bardzo dobre transfery. Kupiła drogich zawodników, można tak powiedzieć. I teraz ta nasza przewaga no, w drugiej połowie była tak duża, że aż powiedzmy no, troszeczkę tych kibiców miejscowych no, zatrważała jakby. I niestety mieliśmy kilka tych sytuacji po tej przewadze i też nic nie wpadło. Marcił znowu kontuzję, bo wypadł Paweł Cicman i, no i Marcin Figiel, no i chyba tych piłkarzy już nie zobaczymy tej jesieni, czy się mylę? Myślę, że Paweł Cicman będzie grał jeszcze tej jesieni, bo no tutaj został tak trafiony w głową przez zawodnika gospodarzy, który wpadł w niego impetem takim, że ta głowa natychmiast nadawała się tylko do szycia. Efekt to widać nawet dzisiaj, prawda, że ma głowę zabandażowaną i 5 szwów na niej. A tu problem z Marcinem Figlem, bo no tutaj jest na pewno problem z przywodzicielem i tu może być taka sytuacja, że będzie no niezdolny do końca już rundy. Masz rację, no nie idzie nam zdecydowanie ostatnie parę meczów, no to jest zdecydowanie poniżej tego, co możemy po prostu prezentować. Natomiast jeśli chodzi o ostatni mecz, to no pierwsza połowa zdecydowanie była słabsza w naszym wykonaniu, natomiast w drugiej połowie przeważaliśmy, no i myślę, że ten mecz miał dwa oblicza właśnie i z pierwszej, i z drugiej połowy, natomiast no, udało się wyrównać w końcówce, jak również udało się mecz przegrać w końcówce, także znaczy już w doliczonym czasie gry. No i co, no jesteśmy teraz w bardzo ciężkim położeniu. Uważam, że
No ale nie tragiczny, mamy dwa mecze do końca. Myślę, że jeśli się uda zdobyć 6 punktów w tych dwóch meczach, to, no, to będzie to sukces i ta runda będzie na plus. Trzeba wierzyć w te 6 punktów, no, żadne 3-4 nas nie interesuje. No, chcemy wygrać dwa mecze i mówię, no i skończyć tą rundę z twarzą. W kontuzji jest dużo, na ostatnim meczu i Paweł Ciśman i Marcin Figiel doznali jakichś tam urazów, które ich najprawdopodobniej wykluczą już z grania w tej rundzie. Natomiast no, od samego początku tego sezonu to, no, to mieliśmy mnóstwo kontuzji i nie ma co ukrywać. No, to też miało to wpływ na wyniki i myślę, że nie mamy tak dużej kadry, że każdego można zastąpić. No niestety, no także tak to wygląda, dużo kontuzji. No wszystko na nie w tej rundzie, natomiast no, myślę, że jeszcze można to odwrócić wszystko i mówię, i skończyć ten sezon z twarzą, nie?